Dzięki sprawności naszego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, ale też i otwartości gorzowskich firm udało się zgromadzić sporo materiałów, który zabezpieczy przede wszystkim nasze instytucje i nasze jednostki, te, które na co dzień są potrzebne w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Już w tej chwili zakupiliśmy i mamy zgromadzone 15 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji, 60 tysięcy par rękawiczek, 62 tysiące maseczek ochronnych, 9 tysięcy maseczek specjalistycznych, odpowiednik FFP2, 15 tysięcy kombinezonów, 15 tysięcy osłon na buty, 4 tysiące fartuchów fizelinowych, również mamy 1000 gogli i 1000 przyłbic. Ten materiał jest systematycznie przekazywany do wszelkich instytucji, które pracują właśnie w otoczeniu osób z koronawirusem, które pracują w służbie mieszkańcom. To jest ważne, bo już w tej chwili przekazaliśmy tego materiału na ponad 200 tysięcy złotych. Ten materiał trafił do domów pomocy społecznych, do organizacji zajmujących się osobami bezdomnymi, do różnych instytucji, które potrzebują takich rzeczy. Ten materiał jest przede wszystkim kierowany właśnie do osób, które pracują przy zwalczaniu choroby. Bardzo dziękuję za aktywność gorzowskich firm, takich jak Silker, która przygotowała preparaty do dezynfekcji, takich jak AEK, która przestawiła się z produkcji mebli na produkcję kombinezonów i maseczek, jak Irmex. Tych firm jest wiele, wszystkim serdecznie dziękuję, bo dzięki temu nie musieliśmy sprowadzać tych materiałów z Chin. Większość została wyprodukowana lokalnie, więc to też jest wsparcie dla naszej lokalnej gospodarki.